Szydłowiec otrzyma niemal 1,5 miliona złotych na wymianę pieców. Zamiast ułatwiać, nowa droga utrudnia życie mieszkańcom Milejowic. Nowoczesny aparat rentgenowski i tomograf komputerowy w szpitalu w Lipsku. Już niebawem gmina Szydłowiec zainwestuje fundusze unijne w wymianę starych kotłów centralnego ogrzewania na ekologiczne urządzenia. W ramach projektu wybudowane zostaną także instalacje odnawialnych źródeł energii. Jest to dofinansowanie na blisko 1,5 miliona złotych i jest to kolejne dofinansowanie na tego typu przedsięwzięcie. Jest to bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak ważna jest ochrona środowiska. Także są to środki zarówno pożądane tak stricte dla przeciętnego Kowalskiego, jak i globalnie. Także tym większe podziękowania tutaj ze strony władz gminy Szydłowiec. W podpisaniu umów brał udział marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Myślę, że to jest bardzo ważny projekt, zwłaszcza dla tych obszarów, w których jeszcze tradycyjne ogrzewanie przeważa nad na przykład centralną siecią ciepłowniczą czy paleniskami już na przykład gazowymi, ponieważ ciągle mamy problem ze smogiem. Obecny przy podpisaniu umów wicemarszałek Rafał Rajkowski podkreślił, jak widoczne w przestrzeni publicznej są środki unijne trafiające do miast subregionu radomskiego, w tym oczywiście do Szydłowca. To widać, szanowni państwo, rynek tego pięknego miasta, ratusz tego pięknego miasta, zalew zrewitalizowany, zamek, szanowni państwo, Muzeum Instrumentów Ludowych, szereg dróg. Rozmawiamy z panem marszałkiem dzisiaj i za chwilę będziemy rozmawiali z panem burmistrzem o strefie przemysłowej. Ważne inwestycje, kluczowe inwestycje dla rozwoju tego miasta. Marszałek Adam Struzik zaznaczył, że Szydłowiec jest bardzo aktywny w kwestii pozyskiwania funduszy z Urzędu Marszałkowskiego. Panie burmistrzu, cieszę się, kolejna rzecz. To też świadczy o tym, że samorząd Szydłowca jest aktywny, że zabiega o środki finansowe, że potrafi w konkursach wygrywać, bo to nie są pieniądze, wiecie, które się tak dostaje. To trzeba w konkursie wygrać. Także gratuluję panu, że pan uzyskał kolejne wsparcie i mam nadzieję, że zakończycie ten projekt sukcesem. W ramach projektu powstanie łącznie 126 instalacji, w tym kotły na biomasę, kotły gazowe, instalacje fotowoltaiczne i 11 zestawów kolektorów słonecznych. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na terenie gminy Zakrzew miała poprawić komfort przemieszczania się i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Okazuje się jednak, że na pewnym odcinku przyniosła więcej szkody niż pożytku. Tak twierdzą właściciele działek, którzy utracili możliwość wyjazdu z posesji oraz właściwego odprowadzenia wody opadowej ze swoich terenów. Woda, która płynie z pól i nawet z pasa drogowego, bo dysponujemy zdjęciami z pasa drogowego, wpływa na moją posesję i stoi. W czerwcu, 20 czerwca przyjechały dwa wozy strażackie w nocy i wypompowywały wodę. Potem miałam wizytę 22 Straży Pożarnej i 24. Gdyby nie pomoc strażaków, woda weszłaby mi do domu. Sprawa jest poważna, ponieważ jedna z posesji to dom dla 100-letniego mężczyzny. Niedawno została do niego wezwana pomoc medyczna, ale ambulans nie miał nawet możliwości wjazdu na teren posesji. Wszystko przez zbyt strome podjazdy. To widać, że podjazd jest zawyżony, żaden samochód nie zjedzie. Na przyjazd pana marszałka, który ma dzisiaj być u nas o godzinie 10, na moją interwencję, na moją prośbę, złośliwie mnie przysypano kamieniami. Po prostu po tych kamieniach nie wyjechaliśmy. Dwa dni jesteśmy uwięzieni, mamy 100-letniego człowieka w posesji, nie zrobiliśmy zakupów, zwierzęta nie mają już co jeść, po prostu... Prosiliśmy wczoraj, żeby gmina nam zrobiła zakupy. Gmina nam odmówiła. Mieszkańcy miejscowości już od lutego zgłaszali zastrzeżenia i prosili o przerwanie prac. Złożyliśmy jeszcze 20 lutego pismo z prośbą o powstrzymanie budowy drogi, bo wszędzie w dokumentacji to idzie jako przebudowa drogi, a tak naprawdę to jest budowa drogi, bo jest zlikwidowany rów i jest poszerzana jezdnia. I poprosiliśmy o wstrzymanie i o zaproponowanie jakiegokolwiek rozwiązania, skoro nie było konsultacji społecznych, które musiały być według prawa też.
Przez niemal pół roku mieszkańcy bezskutecznie starali się o to, by ich problemem zainteresowały się odpowiednie władze. 31 marca, czyli więcej jak ponad 30 dni, dużo, mam SMS od wójta, że żadnej odpowiedzi wiążącej nie ma. W związku z tym zaczęliśmy pisać jakby w instancji wyższe. Do dnia dzisiejszego z nami, z mieszkańcami, nikt z osób decydujących nie spotkał się. Dzięki staraniom mieszkańców sprawą zainteresował się marszałek Adam Struzik, który odwiedził Milejowice, by na własne oczy zobaczyć efekt pracy drogowców. O tym, co przyniosła wizyta marszałka, będziemy jeszcze informować. W czwartek marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik odwiedził szpital powiatowy w Lipsku. A to dlatego, że właśnie placówka w Lipsku dostała blisko 2 miliony złotych dofinansowania w ramach projektu COVID-19, który został uruchomiony dzięki szybkiej zgodzie Komisji Europejskiej na przeniesienie środków w ramach regionalnego programu operacyjnego. Moim zdaniem jest olbrzymi postęp, ponieważ mamy bardzo nowoczesny aparat rentgenowski, wielofunkcyjny, który został zakupiony przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. No i nowoczesny tomograf komputerowy, który był niezbędny. Nowoczesny sprzęt oraz odpowiednio przystosowane sale zdecydowanie poprawiają jakość życia mieszkańców Lipska, którzy wcześniej na szereg różnorakich badań musieli dojeżdżać na przykład do Lublina czy Radomia. Do tej pory ludzie musieli jeździć, aby to badanie wykonać do większych miejscowości w okolicy, czy w województwie mazowieckim, czy świętokrzyskim. Dzisiaj ten aparat na miarę takich potrzeb szpitala powiatowego w Lipsku jest już na miejscu. I bardzo się cieszę, to jest akurat ten zakup w 100% jest pokryty ze środków też europejskich. Nieoceniona w procesie pozyskiwania środków była praca wykonana przez starostę Sławomira Śmieciucha oraz wicestarostę Marię Węgrzecką. Przedstawiciele starostwa nie kryli również wdzięczności marszałkowi oraz całemu zarządowi województwa mazowieckiego za zrozumienie potrzeb szpitala. Wypada tylko podziękować zarządowi województwa mazowieckiego, prosić o następne wsparcie, o które będziemy się oczywiście starać. Dziękuję panu staroście za to wsparcie i zrozumienie tej sytuacji. Dziękuję pani wicestaroście, która absolutnie pomaga na każdym względzie i jeśli chodzi o współpracę tutaj z panem marszałkiem, no to naprawdę bardzo jej dziękuję, bo jest fantastyczna, wspaniała. Pomoc finansowa jest zdecydowanie potrzebna, bowiem po zrealizowaniu pewnych potrzeb z czasem rodzą się kolejne, a cała troska rzecz jasna po to, by mieć jak najlepsze warunki do opieki nad pacjentami. Mam ambicje, żeby tą rehabilitację daleko podnieść w górę, bo ona stoi naprawdę na bardzo dobrym poziomie, ale jak pozyskamy taki sprzęt, to myślę, że nam się uda jakoś tam wygospodarować pieniążki, wyremontować jeszcze niektóre pomieszczenia. Przedstawiciele starostwa zapowiedzieli, że poczynią starania, by uzyskać kolejne środki na modernizację placówki. Włodarze Pionek nie zatrzymują się nawet na chwilę i realizują kolejne inwestycje w ramach projektu Zielone Pionki. Tym razem zmodernizowano plac Konstytucji 3 maja, gdzie oprócz wyłożenia kostki brukowej i granitowej nasadzono krzewy okrywowe, zestawiono trawy ozdobne z bylinami i drzewami liściastymi oraz zrewitalizowano stare fontanny. Ta zieleń troszeczkę się w tym mieście skurczyła, stąd myślę, że powrócić do korzeni i tak jak dzisiaj jesteśmy na nowo zrewitalizowanym placu Konstytucji. Widzimy tutaj nowo posadzone sosny i brzozy, które tak naprawdę z tym miastem się kojarzą. Fontanny mają minimalistyczny charakter i składają się z modernistycznych brył. Wokół nich zamontowano ławki, na których znajdują się panele fotowoltaiczne, co pozwoli również na podładowanie telefonu czy innego urządzenia elektronicznego. Jeżeli coś robimy, to musimy patrzeć już nowocześnie. Dzisiaj z tych placy, parków korzysta wiele dzieci i młodzieży, którzy poruszają się przecież ze swoimi urządzeniami i dzięki nim komunikują się przede wszystkim z rodzicami. I myślę, że jest im potrzebne to, żeby mieli takie miejsca, gdzie mogą się spotkać, ale i podładować telefon czy tablet. Nocą fontanny wyglądają jeszcze bardziej efektownie, bowiem są one wzbogacone przez świetlną iluminację. Wygląda to bardzo ładnie i ciekawie, dlatego że te głazy, które
które mamy w tle, pokazują się w pięknym świetle, zielonym, czerwonym, białym. Tak, i widać tą mgiełkę wodną, która po tych kamieniach się przesuwa. Myślę, że jest to dość fajne. Modernizacja Placu Konstytucji to drugi etap realizacji projektu Zielone Pionki. W jego pierwszej części udoskonalono park wzdłuż ulicy Jana Pawła. Działania polegały na wzbogaceniu różnorodności szaty roślinnej, przesunięciu ścieżki rowerowej oraz zamontowaniu nowego oświetlenia parkowego. Projekt składa się z czterech etapów, to też możemy spodziewać się, że w Pionkach w najbliższym czasie doczekamy się kolejnych udogodnień. Za chwilę przenosimy się nad Staw Górny, gdzie również będzie realizowany ten projekt i będzie on dopełnieniem rewitalizacji w ogóle naszego Stawu Górnego. Później jeszcze w planach mamy odnowienie naszych błoni pionkowskich, które się znajdują po drugiej stronie torów kolejowych. Zmiany nastąpią również na skwerze przy ulicy Aleje Lipowe, gdzie zostanie stworzony ogród wypoczynkowy dla mieszkańców miasta. Kręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Leclerc. Papryka czerwona 1 kg 4,99. Łosoś atlantycki dzwonko 1 kg 35,99. Gulasz wieprzowy 1 kg 9,99. Gwarantujemy najniższe ceny na wyprawkę szkolną do końca sierpnia. Leclerc. Weekend w Radomiu zapowiada się dosyć pochmurno. W sobotę na niebie słońce pojawi się tylko sporadycznie. Pomimo zachmurzenia synoptycy nie przewidują jednak opadów. Temperatura wyniesie przyjemne 24 stopnie Celsjusza. Ciśnienie umiarkowane, na barometrach zobaczymy 1015 hektopaskali. Biometr będzie neutralny. Niedziela podobna, jednak możemy się również spodziewać opadów. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 23 kreski na plusie. Ciśnienie pozostanie na poziomie 1015 hektopaskali, ale biometr zmieni się na niekorzystny. W poniedziałek cieplej, ale i więcej deszczu. Przez niebo przewinie się wiele chmur. Na termometrach nawet 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie spadnie i wyniesie 1011 hektopaskali, a biometr pozostanie niekorzystny.